Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew Wild Run. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj mam wielką przyjemność zaprezentować mój nowy samochód, jaki kupiłem sobie. Jest to Lamborghini Superlagera z napędem na 4 koła. Tak, Lamborghini Gallardo Superlagera z napędem na 4 koła. Dlaczego to jest takie istotne? Bo samochody z napędem na 4 koła, szczególnie Lamborghini, w tej grze prowadzą się fenomenalnie. Począwszy od takiego Aventadora, a słyszałem, że nawet Lamborghini Murcielago, które też chciałem sobie kupić, LP 640, również prowadzi się bardzo, bardzo fajnie. I tak, za sprawą właśnie tego napędu na 4 koła, prawdopodobnie, nie wiem, ale ponoć ogólnie wszystkie lambosy wymiatają w tej grze. Dlatego postanowiłem kupić sobie mniej kupowany, mniej jeżdżony samochód, bo czasami jeżdżę sobie PVP i widzę, kto czym jeździ. Mniej jeżdżony, jeżdżone Gallardo Superlagera. No i mamy je sobie tutaj, samochód wygląda bardzo, bardzo fajnie. Zobaczmy sobie, jak wygląda w środku, myk, myk. Tutaj mamy kokpit, może ja pojadę w troszeczkę bardziej nasłonecznione miejsce, żebyśmy wszystko ładnie widzieli. Bardzo ładne zegary, ogólnie kokpit jest piękny w tym samochodzie, w tej grze, naprawdę bardzo fajnie wykonany. Tutaj wielki plus dla Ubisoftu. Oczywiście poza lusterkami, no, które są troszeczkę brudne. Tu mamy jakieś... ogólnie to jest wersja Gallardo bardzo odciążona i dlatego posiada jeszcze lepsze osiągi niż zwykłe Gallardo. Tu mamy nawet taki szczegół jak siatka z tyłu. W ogóle to jest fajne w The Crew, że można sobie obejrzeć samochód dookoła. Tego nawet nie ma w Forzie Horizon 2, grze, która zrobiła na mnie ostatnimi czasy największe wrażenie, jeśli chodzi o gry wyścigowe. Tutaj mamy, widać, takie coś ala, nie wiem, wykończenie z włókna węglowego, albo to jest po prostu taka teksturka. Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podoba także, nie wiem, to jest jakieś płótno, jakiś materiał położony na cały ten kokpit, też bardzo ładne. I ta siateczka z tyłu, może na jakieś pliki dokumentów, nie wiem, nie mam pojęcia. Ogólnie bardzo fajna sylwetka Gallardo, jednego z ostatnich Gallardo. O! Nie? No, jak nie ostatnio. Nie wiem, czy właśnie z Superlagera nie było ostatnim Gallardo, jakie się pojawiło z tych takich seryjnych. W każdym razie samochód wygląda bardzo, bardzo ładnie, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Jest to wóz seryjny, nie ma problemu, abyśmy sobie stunigowali ten samochód na tor albo na wyczyn. I zaczniemy od wyczynu. Myślę, że najbardziej pożądany mod tuningowy w tej grze. Odwiedzamy sobie, zobaczymy, jakie mamy tutaj możliwości tuningowe. Raczej nie uważam, żeby były jakieś super wielkie, ale zobaczymy, może akurat samochód mnie czymś zaskoczy. Jeśli starczy mi kasy, weźmiemy sobie także, ale chyba powinno wystarczyć. Mam 144 tysiące dolarów. Za każdym razem, kiedy wchodzę do gry, dostaję jakieś 18 tysięcy dolarów za jakieś tam łupy frakcyjne. No i jeszcze wysyłam innych znajomych na frakcje, misje frakcyjne, więc mogę sobie zbierać po 16 tysięcy za każdym razem, kiedy wbijam do gry. Ok, są jakieś tutaj delikatne zmiany. Zmienił się na pewno spoiler. Możemy sobie... Nie możemy ładnie tutaj sobie obracać dookoła. Na pewno spoiler się zmienił, na pewno troszeczkę... Nie wiem, czy to są bloty, czy po prostu błotniki tutaj się troszeczkę zmieniły. I Gallardo nabrało jakby tak... O, dyfuzor jest też inny i wydechy. Wydechy są kwadratowe. Auto nabrało troszeczkę takiego bardziej groźnego wyglądu, moim zdaniem. Bardzo nie lubię fel, które są od razu instalowane do tych samochodów wyczynowych. Strasznie. Strasznie mnie one denerwują. Na szczęście mam już sporo swoich fel kupionych, więc jeśli pojadę do HQ, to będę mógł wybrać losowy tuning. Bardzo lubię opcję losowego tuningu właśnie w The Crew. Niektórzy lubią się bawić ten tuning, robić sobie z samochodu cuda. Ja może nie mam takiego talentu, a przynajmniej większości osób, które oglądają moje materiały z The Crew czy z innych gier wyścigowych i gdzie ja tuninguję, no to mówią, że tuninguję jakoś brzydko. Ale opcja losowego tuningu bardzo mi się podoba. No, można sobie bardzo szybko zmienić właściwie wszystkie parametry w tym aucie bez żadnego problemu. Nie? Także
za każdym razem coś tam się wybiera innego. Ale tak naprawdę jeszcze wrócimy na chwilę do warsztatu ulepszającego, jeśli można to tak nazwać, po prostu do sklepu z częściami. I zobaczymy, czy są jakieś inne spoilery, inne zderzaki niż te, które są zainstalowane domyślnie do tego auta. Musiałem zmienić sobie po prostu te felgi, które zainstalowane były domyślnie na jakieś takie, które mam teraz, bo nie mogłem na to patrzeć, no to wygląda okropnie. Dobrze, optyka. Naklejki, naklejki można sobie zmienić, kolor też, wnętrze. Okej. I teraz tak, zobaczcie sobie, że zmienia się bardzo... Znaczy bardzo, troszkę się zmienia wykończenie. Czy mi się to podoba? To jest bardzo tanie. To nie kosztuje jakoś dużo, 900 baksów to nie są pieniądze w tej grze. I można sobie, o proszę bardzo, można sobie naprawdę sporo tutaj zmienić. Przed chwilą podziwialiśmy kokpit w tym samochodzie. No zobaczcie, za 1000 baksów można praktycznie całkowicie wnętrze zmienić. Przednie zderzaki. Tutaj światełka, tak? Te światełka chyba są z Aventadora. Nie, takie LEDowe, bardzo podobne. Tu już troszeczkę dokładka się zmienia. O, tu już całkiem zderzak inaczej wygląda. Podobają mi się te światła. O, ten bardzo zderzak mi odpowiada. Tylny. Brzydkie te rury są wydechowe. O, proszę. Tu mamy coś naprawdę ciekawego. Wydechy są umieszczone bardzo podobnie jak w McLarenie 12C. Bo nie wiem, czym ten zderzak różni się od tego. Prawdopodobnie tak, kształtem świateł, więc wezmę sobie te. Myk. Możemy jakiś inny próg wybrać. Lusterka boczne. Te mi się bardziej podobają. No i spoiler. Tutaj mamy kilka opcji. Ten wysoki bardzo mi się podoba, więc go sobie... O, jednak mi się chyba nie podoba. Jest taki zbyt prosty. Ta niższa opcja chyba wyglądała ładniej. Z włókna węglowego. Czemu nie? Maska. Myślę, że bardzo fajnie będzie wyglądała z włókna węglowego. Myk. Samochód ogólnie teraz ma takie sobie malowanie. Zobaczmy, czy... Malowania są ogólnie bardzo drogie. Ja wybiorę sobie jakieś z tych, które mam w KG, to się nazywa. Ja czasami mówię na to HQ. Myk. Wbijamy do KG i zmienimy sobie może jakieś na inne malowanie, no bo to mi się nie podoba. Nie wybiorę teraz tuningu losowego, no bo zainstalowałem sobie fajny zderzak i fajny zderzak z tyłu, z przodu, próg. Lusterka i nie chcę, żeby mi gra to automatycznie jakoś tam zmieniła. Po prostu wymienimy sobie malowanie. Tu są retro, styl miejski. Ciekawe, bo to malowanie miałem bardzo długo na swoim Aventadorze. Ale później... O! Myślę, że to bardzo pasuje. I weźmiemy sobie kolorek inny. Co ciekawe, teraz kolory wygrywa się w eventach. Ciężko będzie coś tu dobrać. Myślę, że... Szkoda mi tak zamalować ten samochód na czarno, bo podoba mi się jego kształt. Sporo tych kolorów już powygrywałem. Właściwie wszystkie, jakie są dostępne. Zobaczymy czerwony. I naklejkę zmienimy jednak. Na coś innego. Ubisoft. Fajne są te naklejki Ubisoftu z różnych gier. Hack the City to jest z Watch Dogs. To chyba też jest z Watch Dogs. Motyw zwierzęcy. Tu jeszcze kilka tych naklejek jest zablokowanych. Na pewno płomienie nie będą tutaj pasować. Ale jakiś taki, nie wiem, japoński styl. Raczej nie do samochodu z Włoch. Zablokowane. Kurde. Usuniemy naklejki całkowicie. Będzie sobie samochód w samym takim kolorku. Nie mam pomysłu, jaką naklejkę mógłbym sobie tutaj zainstalować. I no i co? Chodźmy. Chodźmy przejechać się tym samochodem, zobaczyć jak to śmiga.
Zmienił się dźwięk tego auta teraz. Zobaczmy wnętrze. Mimo że jest ciemno, to widać, że ten kokpit jest jaśniejszy. I zmieniła się także jego faktura. Ładnie wygląda to wykończenie. Chociaż nie każdemu może się podobać, oczywiście. Ale mnie się podoba. No i sprawdzimy, może weźmiemy sobie jakieś umiejętności. I weźmy sobie slalom. To jest bardzo fajny tryb na sprawdzenie. Jazda po linii, czy też, o, weźmy sobie właśnie jazdę po linii, o. To będzie bardzo fajny tryb dla tego samochodu. Przy okazji może zdobędziemy jakieś ulepszenie. Tutaj mamy chyba nie dla tego samochodu. Zostało dodanych kilka takich umiejętności, czy wyzwań na umiejętności, w których mogą brać udział tylko samochody typu Monster. To znaczy, możesz wziąć udział takim zwykłym samochodem, na przykład rajdowym, ale będziesz jechał po kamieniach, których nie pokonasz tym samochodem, gdzie najbardziej spisze się po prostu Monster Truck, tak? Tutaj mamy jakąś trasę, ale zdaje się, że to jest gruntowa. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł jechać tutaj Gallardo. Zdecydowanie nie jest to droga dla samochodu z takim prześwitem. Tu mamy test jazdy po linii i znowu droga gruntowa. Jakiś pech mam dzisiaj do trafiania w dobre drogi. Tutaj też gruntówka, ale tu już powinna być droga, po prostu szosa. Sprawdźmy, w którą stronę będzie lepiej jechać. Jest noc, więc tak czy inaczej będzie ciężko, ale spróbujmy. Spróbujmy swoich sił. Wiele razy widziałem naprawdę, jak Gallardo Superlagera wygrywa na zakrętach i spisuje się świetnie. I mam również Aventadora w swoim garażu. Czy mogę porównać te dwa samochody do siebie? Na pewno, zaraz sprawdzimy, jak się zachowuje auto przy większych prędkościach, ale zjada zakręty no perfekcyjnie. I zasługuje tutaj na uwagę fakt, że samochód ciężko wprowadzić w jakiś tam poślizg. No ale też musimy brać pod uwagę, że dużych prędkości nie osiągamy ze względu na to, że jest tu jeszcze słaby tuning. Udało się zdobyć platynę za pierwszym podejściem, chociaż nie jechałem idealnie. Trochę jest ciemno, może mi to przeszkadzało, ale te linie i tak były dość dobrze widoczne, więc słabe takie wytłumaczenie. Zdobyłem część, która da mi premię do hamowania i 12 punktów do statystyki ogólnej, co wychodzi nawet całkiem nieźle jak na obecne czasy w Decru, ze względu na to, że no niestety, ale przyznam się, że ciężko zdobyć teraz część na tych testach umiejętności. I znowu mamy slalom, a nie, teraz mamy, no dobrze powiedziałem, slalom, bo to był test jazdy po linii, cholera. I zobaczymy, jak na slalomie spisze się Gallardo. Tak naprawdę nie powinienem jechać w tę stronę, bo slalom prawdopodobnie docelowo miał prowadzić przez tunel, do którego wjechałem przed chwilą. Ale zdecydowanie tutaj też można sobie tym Gallardo śmignąć. Myślę, że to jest nawet lepszy test, bo tu mamy więcej wzniesień i więcej trudnego terenu, niż jakbyśmy jechali sobie przez taki tunel. Także, okej, pojeździmy sobie może troszeczkę szybciej autem. Premia do hamowania, a dobra, wyślemy albo wyposażymy, zawsze to jakaś premia może być. Tam było plus 0, ale te premie do hamowania, czy do prowadzenia, czy do prędkości, czy do przyspieszenia jednak dają coś do samochodu. I te samochody mają inne charakterystyki, nawet jeśli mają taką samą ilość punktów. Wielokrotnie widziałem, że, bo ja na przykład stunigowałem swojego Aventadora na przyczepność, a ścigałem się z Aventadorem, który jechał koło mnie, startował koło mnie. Po prostu mnie na prostej wyprzedzał bez problemu, ze względu na to, że on miał tuning zrobiony na przyspieszenie, a ja miałem tuning zrobiony na przyczepność. Z kolei ja lepiej spisywałem się na zakrętach. Więc to jest bardzo fajne w Decru i rzeczywiście to działa. Co widzimy teraz na tym slalomie? Samochód jest troszeczkę, w moim odczuciu, zwariowany. Rzuca go na małych takich górkach. Mogłem zdobyć platynkę, gdybym jechał troszeczkę szybciej i nie pominął jednego punktu. Zdobyłem część z 33 poziomu. Premia do przyczepności, co ja bardzo lubię w tej grze.
Dobrze, ale Gallardo, no co mogę powiedzieć jeszcze o tym samochodzie? Jak nim się jeździ? Mamy wrażenie, że on tak jakby połykał te zakręty. I tutaj trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnim czasie też został poprawiony system prowadzenia samochodów. Nie we wszystkich autach, ale w większej części. No i czy możemy tutaj mówić teraz, że Gallardo świetnie się prowadzi, skoro mój punkt odniesienia został jakby zrujnowany po tym nowym patchu, bo muszę tymi wszystkimi moimi samochodami się przejechać na nowo i sprawdzić, jak one się prowadzą. I teoretycznie mógłbym powiedzieć, że no kurde, Gallardo prowadzi się naprawdę świetnie i fajnie mi się nim jeździ. Ale w stosunku do innych samochodów, którymi już jeździłem, muszę powiedzieć, że już jeździłem po tym patchu, muszę powiedzieć, że Gallardo prowadzi się w miarę okej, tak? Jak na sytuację sprzed patcha, Gallardo prowadzi się świetnie, ale w tej sytuacji, gdy jeździłem sobie takimi autami jak McLaren F1, Aventador, czy Aston Martin Zagato, czy nawet Silen, nie pamiętam jak on się tam nazywał, jak się go wymawiało, jego nazwę, to Gallardo wypada sobie w miarę okej, ale nie najlepiej. Chociaż, tak jak mówię, to jeszcze jest kwestia dogrania, tuningu, modyfikacji. Tyle jeśli chodzi o wersję wyczynową, którą sobie troszeczkę tam ulepszyliśmy. Może warto by było sprawdzić też, ile mam tej kasy, jeszcze mi tam zostało. 107 tysięcy, myślę, że możemy przyjrzeć się wersji na tor. To jest bardzo ciekawe, ja dawno nie sprawdzałem moich samochodów, nie tuningowałem z tego względu, że brakowało mi czasu i kasy, że brakowało mi czasu na zdobycie kasy w tej grze, aby kupić te samochody. No ale ponieważ zacząłem robić też streamy, możecie sobie zobaczyć na moim drugim kanale stream z tej gry, zapis ze streamu, no tuning torowy kosztuje dosyć sporo, 750 koni mechanicznych mam chyba obecnie. Albo nie, będę miał po tym tuningu, zgadza się? Nie mogę wybrać innego poziomu jak 40. Dobra, zaakceptujemy. Także dawno nie robiłem tego typu testów czy omówień samochodów. No ale chcę się wypowiedzieć, na pewno wielu z was, na pewno osoby, same osoby, które oglądają ten filmik, które już takie Gallardo posiadają w garażu w The Crew. Natomiast ja się ekscytuję tym autem, bo jest to dla mnie coś zupełnie nowego. I zobaczcie, co się stało teraz w tunerze torowym. Samochód zupełnie zmienił, prawie że zupełnie zmienił swój charakter. Z tyłu mamy wywalony praktycznie cały zderzak, zupełnie jak w Sesto Elemento. Pokrywa silnika została zmieniona i wygląda to zupełnie inaczej. Spoiler jest również inny. Jest inny zderzak z przodu i dokładka. Samochód jest bardziej groźny i szczególnie ten tył. Ja go muszę zobaczyć trochę w świetle, bo ja tutaj nie za bardzo widzę dokładnie, jak on wygląda, jest w takim cieniu. No ale będziemy mogli się temu przyjrzeć i zobaczcie, że możemy jedynie sobie edytować jakoś tam wnętrze. Widziałem, że możemy sobie tutaj trochę spojrzeć. Zmieniła się kierownica, zmieniły się zegary. Ciekawe, że to jest wersja torowa, więc odciążona. I dalej mamy elementy na środkowej desce rozdzielczej, ale one odpowiadają chyba, to są jakieś przełączniki. Natomiast dalej jest cała ta deska rozdzielcza, ale widzę, że pod spodem, gdzie są nogi, to wszystko zostało usunięte łącznie z fotelem pasażera, więc wersja całkowicie odciążona. I zaraz chyba będziemy mieli możliwość sprawdzenia, ile samochód waży w stosunku do wersji wyczynowej, która jest uzbrojona troszeczkę więcej gadżetów do wygodnej jazdy. Możemy sobie zainstalować jakieś części, które nie są tanie. Tutaj mamy chyba, ładnie to wygląda, pokazana przekładnia w rzucie z góry i przekroju jakimś chyba poziomym. Wirnik. Tak, te części są dość drogie i żeby móc z tego korzystać, musiałbym mieć dużo, dużo więcej kasy. Żeby stunigować chyba samochód na maksa, no musiałbym mieć gdzieś 300 tysięcy, nie no więcej, z 500, pół miliona musiałbym mieć, aby samochód na maksa stuningować, nie zdobywając tych części w jeździe dowolnej, czy w PVP, albo innych miejscach, gdzie można zdobyć sobie kasę na części. Dobrze. Niestety cholera, jest noc i nie będę mógł dobrze pokazać tego tyłu, a on mnie bardzo interesuje też, bo
Totalnie zmienione te Galardo jest. Wygląda inaczej. Zupełnie nie jak Galardo. Właśnie to mnie zastanawiało, bo ja często widziałem ten samochód u innych graczy i zastanawiałem się, kurczę, ten samochód wygląda zupełnie inaczej, zupełnie jak nie Galardo. Wygląda. Ja nawet nie poznałem tego auta na początku, kiedyś tam jak grałem sobie. A to rzeczywiście było Galardo Superlagera. Jedyne Galardo, jakie jest w tej grze. No i tym autem bez problemu powinniśmy osiągnąć 400 km na godzinę, jeśli troszeczkę sobie stuningujemy, ulepszymy. Jak się teraz prowadzi na wersji torowej? No, wersja torowa to jest wersja torowa. Wszystko jest odciążane. No właśnie, zerknijmy do kokpitu. O, fajnie, tutaj mamy dość dobre światło. Tak, zobaczcie, że pod deską rozdzielczą wszystko zostało wyrąbane, dosłownie. Nie mogę się obrócić dalej. A to dlatego, że mamy tutaj siedzenia kubełkowe. To jest właśnie fajna sprawa też. Mamy założone kask i siedzenia kubełkowe, a więc ruch głowy kierowcy jest ograniczony w pewnym stopniu. Ale no, kasku koleś nie ma założonego. Jeszcze zajadę sobie troszeczkę do tyłu, zobaczę, czy z tyłu coś tutaj zostało usunięte. Pamiętamy, że w wersji wyczynowej, tak, została usunięta ta nieszczęsna siatka i wpierdzielona ogólnie krata jest tutaj. Zerknę sobie jeszcze na jedną rzecz. To Lamborghini waży 1290 kg, a wersja wyczynowa waży sobie, już wam powiem, Gallardo, jest 1434 kg, więc o dobre 200 kg samochód został odciążony w stosunku do wersji wyczynowej. Zobaczmy, ile jeszcze stokowo waży Gallardo, bo też mnie to trochę interesuje. Gallardo będzie na samym dole, bo to będzie mój ostatni okupiony samochód. A jest Gallardo. Gallardo, Gallardo. Gallardo standardowo waży 1340 kg, ma 570 koni mechanicznych. Wersja wyczynowa, jeszcze raz zobaczymy. Wersja wyczynowa ma 616 koni mechanicznych i waży więcej. Więc czegoś ja tu nie rozumiem. Jest to wersja wyczynowa. Nie dość, że waży więcej, to jeszcze ma mniejszą moc. Moment, ciekawe, czy moment obrotowy jest, także nie spojrzałem, ile tam miał newtonometrów. A z kolei tutaj w wersji torowej to by się zgadzało, że ten samochód powinien być szybki, szybszy, skoro ma. Wow! A nie, sorry, dobra, pomyliłem się. 600, a tu ma 500, mi się pomyliło, 750, a nie 570. Dobrze, wersja wyczynowa ma 600 koni mechanicznych. Wersja torowa, taka nieulepszona, ma 750 koni mechanicznych przy mniejszej wadze, więc ten samochód jeszcze bardziej ma tutaj zrywa. I wersja wyczynowa ma więcej koni mechanicznych od wersji stokowej. Przepraszam, źle spojrzałem. No dobra, mamy sobie wersję torową tego samochodu. Wygląda zupełnie inaczej. Ciężko nawet poznać może dla co po niektórych. Czy mi się podoba? Czy mi się podoba taki tuning? Ciężko rzec. Zdecydowanie chyba wolę wersję torową. Raz, że mamy troszeczkę więcej możliwości personalizacji tego auta, chociaż wersja wyczynowa ma bardzo fajny spoiler. Tu mamy test prędkości. Świetnie, od razu przywaliłem w auto. Zobaczymy, czy uda się to wykonać i zrobić platynkę. Ale obawiam się, że to jest test prędkości dla dragsterów. Aby wykonać go na platynę, trzeba mieć dragstera. Ja tu jadę prawie z pełną prędkością i no niestety nie zdobędę tutaj części dla mojego Gallardo. Ale pojeździliśmy sobie trochę tutaj. Mamy dwie wersje tego samochodu. Myślę, że na 90% możemy się spodziewać, że albo pojawi się wersja, albo pojawią się wyścigi torowe w PvP, albo wyczynowe. Na 90% będzie to raczej wyczyn, bo większość graczy właśnie wybiera wyczyn. Więc chodźmy na chwilę na PvP i sprawdźmy, co się stanie, jeśli takim nieulepszonym Gallardo wbije i będę chciał się ścigać z innymi. Będę miał tutaj do czynienia z hardkorowcami. Widzimy tutaj Aventador, LaFerrari.
Nissan GT-R R34. O, proszę bardzo, Lotus Exige i Aventador, moje galardo. No i mamy jeszcze Wire. Dobrze, startujmy. Zobaczymy, jak sobie poradzi Gallardo słabo ulepszone w wersji wyczynowej w porównaniu do innych samochodów. Podejrzewam, że nie będzie to jakiś. Znaczy, tak czuję, że to nie będzie dobry wynik. Będę gdzieś około na czwartym miejscu, jeśli pójdzie dobrze. Ale zobaczcie, że żaden z tych graczy nie ma Gallardo. Co mnie bardzo cieszy, ja to strasznie lubię, jeśli mam unikalny samochód. Po prostu taki jestem. Lotus Exige, jeszcze go nie widziałem na wyścigu ani razu, to też jest dosyć unikalny samochód. Aby trzymać się stawki, muszę jechać idealnie na zakrętach, bo przyspieszenie mam gorsze ze względu na słaby tuning. I tutaj też kwestia pozostawania w strumieniu, no to jest bardzo ważne, krytycznie ważne dla mnie, abym mógł wygrać. Natomiast zakręty, no zobaczmy, no tutaj Gallardo radzi sobie bardzo fajnie w tym momencie. To są bardzo gładkie zakręty i zobaczcie, żadnego poślizgu, nic się nie dzieje z tym samochodem. Chociaż musimy brać też pod uwagę, że słabszy tuning wpływa na to, że samochód troszeczkę lepiej jakby się prowadzi, jakby skręca, no bo bierzemy zakręty z mniejszą prędkością. To też ma niebagatelny wpływ na cały ten stan rzeczy. To było dziwne troszeczkę. Jechałem bokiem i udało mi się naprostować tak samochód, że praktycznie nie straciłem na tym prędkości. Ktoś mnie jeszcze popchnął. Trzeba te wszystkie sytuacje wykorzystywać, ale. Ojej. Ludzie robią sobie wallrajdy bez żadnego wstydu, nic. Dobra, jestem tak naprawdę na czwartej pozycji, jak sobie wróżyłem. O fuck, co tu się dzieje? Próbujmy jakoś ładnie tutaj ten zakręt zrobić. Tak, udało mi się troszeczkę przybliżyć. Z przodu jedzie Agera, zaraz za Agerą jedzie Aventador. Tutaj spróbujemy tak dookoła w ten sposób właśnie. Się tutaj zawsze mi. O, jeszcze. No dobra, trzecia pozycja. Fuck. Gonimy tam Huayra. O, nie dam się jej. No i dałem się. Nie pykło. Słabe przyspieszenie. Uwarunkowane tym, że no niestety mam słaby tuning w tym samochodzie. Nie ma się co dziwić, ale poradziłem sobie fajnie. Pomimo fajnie, no tutaj można powiedzieć fajnie, nie fajnie, no bo jechałem po ścianach i tak dalej, ze względu na to, że mnie wszyscy spychali. Gdyby były kolizje wyłączone, na pewno lepiej udałoby mi się oddać wrażenia z tego samochodu. Ale mogę wam powiedzieć, że na niektórych zakrętach, w których mnie nikt nie spychał, fajnie się samochód zachowywał. Zresztą możemy jeszcze na chwilę wskoczyć w góry, gdzie jest ślisko jak cholera, gdzie najbardziej spisują się właśnie, najlepiej spisują się samochody z napędem na cztery koła. Jest specjalny wyścig eliminacji, gdzie jedzie się właśnie po miasteczku, które znajduje się, jest ulokowane w takich górskich klimatach, jest tam bardzo ślisko i tam właśnie albo Aventador, albo wyczynowy Nissan Skyline R34, albo jakiś inny samochód z napędem na cztery koła zawsze wygrywa. Nawet taki Hummer stuningowany na Hummer H1 Alpha, stuningowany na wyczyn, jest w stanie wygrać. Samochód z napędem na tył, powiem wam, że bardzo ciężko takie Ferrari Speciale czy jakiś tam MP4 absolutnie odpada. Więc tylko samochody z napędem na cztery koła tutaj się spisują. I dobrze jest mieć w garażu zawsze wybór samochodu takiego dobrego, no nie? Który możemy sobie wybrać. Dobre auto z napędem na cztery koła. Oczywiście jest to na przykład Aventador. Jest to również bardzo dobry samochód, który możemy sobie wybrać. Dla niektórych może być ładniejszy. Dla mnie jest tak samo fajny jak Gallardo. Z tego, chociaż kształtem ogólnie Aventador bardziej mi się podoba. Ale znowu to, co ja mam na łbie, czyli fakt, że mam bardziej unikalny samochód, wybierany przez mniejszą grupę graczy, czyli takie Gallardo, jara mnie po prostu bardziej. Dobrze, obiecałem, że jeszcze pójdziemy sobie w góry, pojedziemy po jakichś tam krętych drogach, zobaczymy, jak spisuje się Gallardo na bardzo śliskiej powierzchni. Tu mamy, czy to jest asfalt? Nie, to nie jest asfalt. Umówiliśmy się, że będziemy jechać po asfalcie w tym Gallardo. I tu mamy taką dość długą drogę. Zresztą to jest moja ulubiona trasa do driftu.
Sprawdzimy, czy w ekstremalnych warunkach ten samochód posiadający napęd na 4 koła będzie driftował albo wchodził w jakiś poślizg i nie będzie można go opanować. Tak, widzimy, że w poślizg wchodzi, jest to dość spory poślizg, ale zdecydowanie do opanowania. Samochód z napędem na tył już dawno by się odwrócił o 360 stopni albo 180 i byśmy już zostali po prostu z tyłu. Nie? No. A tutaj możemy nawet wykonywać fajne drifty. Ale wydaje mi się, że Aventador troszeczkę lepiej się tu zachowywał na tych zakrętach i dlatego go sobie teraz wezmę, żeby to sprawdzić dokładniej. Weźmy sobie samochody wyczynowe i w ramach porównania oczywiście, tak? Aventador też jest lepiej stuningowany, nieco ponad 1000 punktów. Jest sporo szerszy od Gallardo, możecie zobaczyć sobie, porównać teraz. I no nie, też wchodzi ten drift tutaj i te zakręty bierze takim driftem. Ale też trzeba brać pod uwagę, że ja tu instalowałem głównie części na przyczepność, a więc ten samochód naprawdę powinien dawać sobie radę na takich nawierzchniach bardzo śliskich. Ciężko powiedzieć, Aventador troszeczkę inaczej prowadzi się od Gallardo. Nie zjada tak tych zakrętów. Moim zdaniem pokuszę się o stwierdzenie, że jest nawet troszeczkę bardziej nadsterowny. Łatwiej nim wpaść w poślizg. Weźmy sobie jakąś drogę tutaj i sprawdźmy. Jest tutaj trochę zakrętów. No, troszeczkę ostrzej skręca, ale no, musicie brać pod uwagę fakt, że tutaj też lepsze części, więc to nie jest takie miarodajne porównanie. Oba te samochody można stunigować naprawdę nieźle i wymiatać. Zresztą jak każdy inny samochód w tej grze, można sprawić, aby po prostu wymiatał, nauczyć się jazdy nim i tyle. Zobaczcie, że Aventador po takim już, nawet nie jakimś hardkorowym tuningu, takim tuningu, który w 100% wystarcza, aby konkurować w PvP. Może nie za każdym razem wygrywać, ale żeby konkurować, spisuje się naprawdę świetnie. Bez problemu udało mi się tutaj wbić platynkę i pokonywać każdy zakręt z wielką łatwością i jednocześnie gracją, tak? W Gallardo myślę, że po tuningu też będę mógł te zakręty w ten sposób brać. Jeszcze wrócimy na chwilę do Gallardo. A tutaj Lamborghini Gallarda. Nie? Mój nowy samochód w garażu, jestem z niego bardzo zadowolony, chociaż ten dyfuzor troszeczkę jest za duży. Będę musiał to chyba zmienić. Nie widziałem go w tym warsztacie tuningowym, że on jest taki ogromny i tak odstaje, więc będzie trzeba to jakoś sfiksować. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Testowaliśmy moje nowe Gallardo. Jestem z tego samochodu bardzo zadowolony, a jeszcze bardziej zadowolony będę, jak sobie go domaksujemy. Trzymajcie się, na razie, pa pa.